karpiuje, bo to wyrosło właśnie z tej historii takiego klasycznego wędkowania. Zacząłem szukać przyjemności w łowieniu ryb trudniejszych, specjalizacji, szukaniu pomysłu na to, jak nad wodą spędzać czas trochę inaczej niż taki klasyczny, przeciętny wędkarz. I kiedyś padła mi w rękę książka Przemka Mroczka Karp, napisana bardzo fajnym językiem. Spróbowałem. Była to jedna wędka rzucona na kulkę proteinową, druga oczywiście musiał być feeder. No, pierwsze branie, nieoczekiwany haul. I tak się zaraziłem. Trwa to do dzisiaj. Może powiedzmy około 15 lat. Łowienie karpi, przynajmniej dla mnie, jest jednak próbą łowienia coraz większych ryb, coraz większych okazów. Początki, jak chyba każdego, nie były takie. No, łowiło się każde karpie, jakie wchodziły w nęcisko. Ja miałem to szczęście, że mieszkam w okolicy wód, gdzie powódź zrobiła takie naturalne zarobienie, powódź 97. Pojawiło się mnóstwo ryb w Starorzeczach, mnóstwo ryb w rzece Odrze i tam też zaczynałem. No, brań było mnóstwo, ryby były, powiedzmy, przeciętnie wartościowe, jeśli chodzi o wielkość, ale jak dla każdego początkującego, to nawet 8-kilowy karp, 6-kilowy karp był wspaniałą zdobyczą. Przychodziły następne momenty, następny jakiś tam etap rozwoju. Zacząłem łowić coraz większe karpie, chciałem łowić bardziej selektywnie. Zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie takich ryb szukać i od pewnego czasu łowienie karpi dla mnie to jest polowanie na okazy. Staram się jeździć tam, gdzie takie duże ryby pływają, gdzie mam pewnego rodzaju pewność czy świadomość, że pływają jakieś okazy i staram się te okazy łowić. Z różnym skutkiem, ostatnio całkiem niezłym. No, złowiłem przez ostatnie kilka lat naprawdę dużo wartościowych ryb, kiedyś nieosiągalnych. Dzisiaj mogę się szczycić tym, że złowiłem dwie ryby powyżej 30 kg. Dwudziestek takich, które jak gdyby są od 25 w górę, jeszcze kilka, a takich między 20, 25, kilkanaście. To są już takie wyniki, z których jestem bardzo zadowolony. No, łowię, mam to szczęście w życiu, że dostaję rezerwację na kultowe Rainbow, gdzie złowiłem dużo ładnych, wartościowych ryb, ale taka ryba zagraniczna, która mi najbardziej ucieszyła, to jest wyjazd na Radutę sprzed kilku lat, gdzie nie wszyscy wiedzą, że Raduta w 2002 roku tak naprawdę upadła. Tam zdechła cała populacja karpia. Woda została odnowiona przez właściciela w 2004 roku. I łowiono tam ryby w granicach 21-2 kg i nikt tej bariery przekroczyć nie mógł. I mi się nagle udało złowić rybę, która ważyła 27,5 kg. I to jest dla mnie najbardziej wartościowa ryba, bo była zaskoczeniem dla wszystkich, łącznie z właścicielem wody, który nie miał pojęcia, że tak duża ryba tam pływa. No to jest ten wynik, który mnie najbardziej satysfakcjonuje. Ta ryba z Raduty, 27,5 kg, pełnouski, piękny. No, w tym roku Aura pozwoliła na to, żeby sezon karpiowy na polskich wodach przeciągnął się aż tak naprawdę do połowy listopada. Dzisiaj jesteśmy na łowisku Gosławice, gdzie z moim przyjacielem Tomkiem Wasilewskim zaplanowaliśmy zakończenie sezonu. Efekt dość przyzwoity jak na te warunki, które teraz panują, bo woda jest już dosyć zimna. Aktywność karpi jest bardzo, bardzo mała. To jest dosłownie godzina, półtorej w ciągu doby, kiedy ryby się aktywują. Nam się udało tutaj złowić 9 ryb. Nie były to wielkie okazy, ryby między 10 a 15 kg. Moje szczęście polega na tym, że pracuję w firmie, która zajmuje się tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli moim hobby, tak? Więc mam szansę łowić na produkty, które dystrybuuję, ale których tak naprawdę raz, że nie muszę się wstydzić, dwa, że naprawdę ich używam, trzy, że one są naprawdę skuteczne. Cofnąłbym się o, powiedzmy, miesiąc wstecz, to mogę powiedzieć, że ten sezon, mimo to, że zaczął się dla mnie bardzo późno, bo dopiero w lipcu, z racji dwóch ryb, które złowiłem na jesień, jest najlepszym w całej mojej karierze karpiowej. Dlaczego? Złowiłem na małej, dzikiej wodzie pod domem rybę 25800, starego, pięknego golca.
no, o którym marzyłem. Słyszałem, że tam pływa. Miałem bardzo, bardzo mało czasu, żeby poświęcić się tej wodzie. Skuteczność była no, 100%, bo pierwszy wyjazd, pierwsza noc, wielka ryba. Tak? Przygotowania ręciska trwały dłużej, ale efekt niesamowity. 25800, piękna, stara, dzika ryba z wody związkowej, niekomercyjnej, dała mi wielką satysfakcję. Drugą rybą, która no, jest też wartościową, jest słynny trzyłuski. Miałem okazję nie dalej jak 2 tygodnie temu pojechać na weekend na łowisko Nowaki. Odwiedziłem tam na moich przyjaciół z teamu Bitebox. Dariusz miał urodziny, więc taki był tak naprawdę podstawowy cel. Przy okazji poświęciłem 2 nocki na łowienie karpi i złowiłem trzyłuskiego. Ważył 27 kg z małym okładem, w związku z tym nawet 600. W związku z tym no, ten sezon dla mnie jest, jeśli chodzi o polskie wody, magiczne, tak? Bo to są 2 największe ryby, jakie mi się to udało w Polsce złowić. Jeśli chodzi o to, jak to robię, no to nie będę się za mocno rozwodził. Na pewno używam produktów, które dystrybuuję, tak wspomniałem. Łowię na kulki tofi w tym roku, łowię na pop-upy firmy Solar, to jest Daily Cream, białe, jasne kuleczki, ewentualnie quench. Tu mam mieszankę kilku różnych wielkości, od dumbli, 11, 14. Ogólnie na tą porę roku preferuję przynęty, tak zwane mikroprzynęty, paproszki. Łowię na kulki 14, tak pokazywałem. Do tego używam bardzo małych pop-upów. Haki i zestawy, wielu ludzi wie, część nie wie, używam od kilku lat tylko haków firmy Carblas, których też jesteśmy dystrybutorem. To jest całe moje szczęście, że mogę takie rzeczy używać. To jest mój zestaw, którego używałem tu na łowisku Gosławice. To jest zestaw, którego tak naprawdę używam na wielu wodach, i na Rainbow, i na Raducie, i ostatnio na Worka Classic, również na podobnego typu zestawy. To jest taki najbardziej ulubiony przeze mnie hak, nazywa się Long Shank Niler. To jest akurat numer 6. Jak widać, używam bardzo długich włosów. Co to daje? Daje to gwarancję, że ryba, zasysając taką przynętę, robi to zupełnie bezwiednie. Nie wciąga ze sobą haka, który potem może bardzo łatwo wypluć, gdyż ten hak gdzieś tam zawsze znajdzie sobie miejsce nawet w dużym pysku. Skuteczność tych haków jest no, potwierdzona zdecydowaną zwyżką brań, jeśli chodzi o ryby. Co jest istotne? To są haki, których nie wolno holować siłowo, tak? To są haki z racji tego, że mają długi czonek. Tu powstaje dosyć duża siła rozginająca. W związku z tym trzeba sobie jak gdyby gdzieś wypośrodkować. Albo chcemy mieć skuteczność, jeśli chodzi o brania, to wówczas musimy zadbać o to, żeby ten hol był w miarę spokojny, w miarę delikatny. Ryba na pewno dojdzie do brzegu i da się podebrać, ewentualnie czy do łódki. Hol siłowy na tych hakach najczęściej kończy się niestety zerwaniem. Tak mniej więcej to wygląda. Jeśli chodzi o Carblasa, z rzeczy, które mogę jeszcze pokazać, które no, dla mnie są ciekawostką, to jest klasyczny hublock. Takie hubloki można spotkać w różnych firmach. Co cechuje ten i wyróżnia go na tle innych? 2 rzeczy. Raz, że linka jest stosunkowo śliska i gruba, co nie pozwala jej się zakleszczać. A 2, wyposażona jest w klips. Co to da? A to, że jak sobie postawimy taki zestaw, to nam się ten hublock nie rozwinie od fali, od wiatru. Małe, a cieszy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na stoisko International Tackle podczas targów Rybomania w Poznaniu.